Jak bezpiecznie dotrzeć do szkoły, bawić się na placu zabaw czy nawet odpoczywać w czasie wakacji. Tych zasad dzieci będą mogły nauczyć się dzięki nowoczesnej klasie bezpieczeństwa powstałej w liceum nr 10 imienia Świętej Marii Magdaleny we Lwowie. To jest znaki. To można rowerem, to nie można dzieciom biegać, a jak na czerwony iść, to można zapłacić traw. W czasie wojny uczuliśmy, że najważniejszym, nie tylko w szkole, a w ogóle, jest zdrowie, życie, bezpieczeństwo. A już wtedy, kiedy dziecko jest zdrowe, bezpieczne, żywe, wtedy my możemy mówić o nauce. A klasa bezpieczeństwa właśnie pomaga nam tych dzieci nauczyć, jak robić tak, żeby było bezpieczne w różnych sytuacjach. Wkrótce podobna klasa powstanie też w liceum nr 24 imienia Marii Konopnickiej we Lwowie. Będziemy w klasach przeprowadzać lekcje z bezpieczeństwa, lekcje wychowawcze, lekcje praktyczne, lekcje z zakresu nadania pomocy, pierwszej pomocy medycznej. Tak, żeby się dzieci, ucząc w tej klasie, umieli później to wykorzystać w życiu codziennym. Remont pomieszczeń oraz wyposażenie klas bezpieczeństwa finansowo wsparły Fundację Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej oraz Orlenu. Łączna kwota projektu to ponad 50 tysięcy złotych. Mamy i edukację, jak zachować się na wodzie, jak zachować się w czasie pożaru, jak zachować się właśnie w czasie ruchu drogowego, jak poznać te przepisy ruchu drogowego, no ale także tablice pokazujące niewybuchy, niewypały, czyli to wszystko, co niestety może teraz młody człowiek na Ukrainie znaleźć. Czołem wspaniałe dzieciaki! Najmłodszych uczniów polskich szkół we Lwowie odwiedził również pułkownik rezerwy Tomasz Zachariasz, dyrektor Wojskowej Szkoły Średniej w Legnicy. Pułkownik rozmawiał z dziećmi o bezpieczeństwie, historii oraz trwającej na Ukrainie wojnie. Mi się spodobało bardzo dzisiejsze spotkanie, bo ja się zobaczyłam z panem pułkownikiem. Uczył nas zrobić o tak. Bo kiedyś był taki żołnierz i jemu oderwali 3 palce. I na jego pamięć teraz będzie tak. Fantastyczna młodzież. Dzieci z ogromną wiedzą i historyczną, i ogólną. Rozmawialiśmy o bezpieczeństwie, bo to jest kluczowe teraz, jeżeli chodzi o funkcjonowanie w tej rzeczywistości. Dobra reakcja na zadane pytania, interaktywność. Także jesteśmy bardzo zbudowani ich postawą. Dzieci chętnie zadawały pytania gościu z Polski, ale opowiadały też swoje rodzinne historie. Moja babcia Marysia opowiadała, że podczas II wojny światowej ona ze swoim ojcem spacerowała i zobaczyła gwizdek. Wzięła go i chciała dmuchnąć, tylko ostatni moment jej tato zabrał i wyrzucił w krzaki. I ten gwizdek wybuchnął. No bo wcześniej robili takie pułapki na Polaków, Niemcy. Legnicka Fundacja od lat współpracuje z polskimi placówkami oświatowymi na Ukrainie. Wcześniej darczyńcy przekazali m.in. tablety dla uczniów lwowskiej Magdusi oraz ufundowali nowy sztandar dla polskiej szkoły w Mościskach.